W dzień 13 tysięcy pracowników przewozi po nabrzeżach fracht wart 500 milionów dolarów. Ponad 20 tysięcy kontenerów wypakowanych częściami samochodowymi, mrożoną żywnością i meblami. Rozładowują je niezmordowane dźwigi. Ustawiają na ciężarówkach albo pociągach. I wysyłają w głąb kontynentu. Dziesiątki tysięcy kolejnych kontenerów czekają na placu. W każdym domu w Ameryce Północnej znajduje się coś, co przewinęło się przez port i zostało wyładowane w tych dokach. Gigantyczny kompleks zajmuje 1700 hektarów lądu i ponad 1200 hektarów wody. 9 oddzielnych terminali kontenerowych przyjmuje ładunek z całej Azji i innych miejsc świata. Przez terminal pasażerski przewija się prawie 1 000 000 pasażerów rocznie. Gdyby w wyniku trzęsienia ziemi lub zamachu terrorystycznego port zamknięto, gospodarka amerykańska w jeden dzień straciłaby miliard dolarów. Kilkugodzinne opóźnienie oznacza milionowe straty. Wszyscy pilnują czasu. Ogromny kontenerowiec Gunver Maersk, płynący z Chin, ma już tylko kilometr do portu. Przewozi 3400 kontenerów dóbr użytkowych. Od mebli ogrodowych, aż po owoce morza. Gunver zmierza do APM, największych terminali kontenerowych w porcie. APM Terminals to spółka siostra linii Maersk, jednego z największych przewoźników morskich na świecie. Żeby zawinąć do portu, kapitan musi przekazać stery temu człowiekowi. Pilotowi portowemu Keremu Dimatosowi. Gunver Maersk, zbliżamy się do boi numer 2, zawijamy do Los Angeles. To jeden z 13 pilotów portowych, którzy mają bezpiecznie przeprowadzić statki z otwartego morza przez wąski kanał portu do nabrzeża. Szkolenie trwa 1,5 roku. Przeprowadza się w tym czasie 1000 statków. Ja przeprowadziłem już pewnie 4-5 tysięcy jednostek. Sterowanie statkiem ważącym ponad 100 tysięcy ton to nie lada zadanie. Najdrobniejsza kolizja oznacza milionowe straty. Kerry zbliża się do pierwszej z wielu przeszkód na drodze do nabrzeża. To bardzo zdradliwy zakręt. Ten występ jest jak otwieracz do puszek. Skręcisz za wcześnie i wpadasz na beton. Trzeba skręcić później, ale nie za późno, żeby nie wywrócić statku. Wyczucie czasu jest kluczowe. Żeby pokonać ostry zakręt, potrzebna jest pomoc małego, ale potężnego holownika. Holownik to Scout. Scout, kierujemy się na dziesiątkę. Poprowadzę cię do portu. O połowę długości w prawo. Mocno w prawo. Holownik pociągnie statek w prawo, żeby ten zmieścił się w zakręcie. Jest jak narciarz wodny. Jeśli narciarz napnie linę, czujesz to w łódce. To samo dzieje się tu, z wielkim statkiem i holownikiem o mocy 5000 koni mechanicznych. Gdy napnie linę, obracamy się. Może nas obrócić szybciej niż my samych siebie. Kerry skręca bez przeszkód. Ale doprowadzenie kontenerowca do portu to tylko połowa zadania. Kerry musi jeszcze zadokować olbrzyma, nie uszkadzając przy tym ani kadłuba, ani nabrzeża. Nie wolno mu też uderzyć w dźwigi, które mają rozładować tysiące kontenerów. Postaramy się ustawić mostek na wysokości białej furgonetki. Z mostka nie widać doku. Będzie sterował z mniejszego mostka na sterburcie. Wiatr się wzmógł i spycha kontenerowiec z kursu. Wiatr próbuje zepchnąć statek w tamtą stronę, prosto na dźwigi. Z mostka bocznego Kerry kontroluje wiatr, używając pędników wodno-odrzutowych.
dwóch wbudowanych w kadłub urządzeń napędzających, które poprawiają sterowność statku. Główny napęd pcha statek do przodu. Pędniki pomagają podczas dokowania. Trzeba zrównoważyć wiatr. Do tego potrzebujemy pędników. Mocno na bakburtę. Do doku mamy jedną, może jedną i ćwierć długości statku. Pod czujnym okiem i pewną ręką Karego, Gunwer Maersk wpływa do doku. Napiąć cumy. Cumy springowe, główne cumy i cumy rufowe wypuszczone. Kerry wykonuje swoje zadanie bez wysiłku, lecz jutro czeka go największe wyzwanie w jego karierze. Mając tylko kilka metrów zapasu, będzie musiał przesunąć pod mostem najwyższe dźwigi świata. Na terminalach APM Gunwer Maersk czeka na przeładunek. Operacją pokieruje Joel Menela, mistrz logistyki. Nadzoruję operację od początku do końca. Muszę wiedzieć o wszystkim i rozwiązać każdy problem. Dzięki 14 nowoczesnym dźwigom towarowym i flocie ciężarówek terminale APM obsługują nawet 100 tysięcy ton ładunku dziennie. Joel odpowiada za punktualny wyładunek i załadunek statków. Jeśli dojdzie do opóźnienia, statek przegapi porę odpłynięcia, co może być bardzo kosztowne. W innych zawodach 15 minut lenistwa niewiele zmienia. Tu 15 minut to tysiące dolarów. Każdy przestój szkodzi całej operacji. Rozładunek Gunwera potrwa 3 pełne dni. Do tego potrzeba 6 dźwigów i ponad 800 dokerów pracujących w dzień i w nocy, by wyładować tysiące kontenerów nazwanych konserwami. Joel stoi przed dużym wyzwaniem. Pierwsze kontenery to ogromne konserwy o długości 16 metrów. Do niedawna największe kontenery miały 14 metrów długości. Tymi większymi trudniej manewrować i operacja trwa dłużej. Przemieszczenie 30 kontenerów powinno trwać godzinę. 16-metrowych w godzinę rozładujemy 20. To bardzo nas opóźnia. Podczas tej operacji Joel zdaje się na olbrzymie dźwigi i ich operatorów. Dawaj, Frank. Bierzemy następny. Z kabiny znajdującej się 49 metrów nad dokiem, operator dźwigu Frank Sardenia może podziwiać przerośnięte kontenery z niezwykłej perspektywy. Gdy rozładowywałem je pierwszy raz, przeniosłem 16 w godzinę. Ostatnio przeniosłem 25. Za pomocą dwóch manetek i doświadczonego oka Frank opuszcza mechanizm chwytny dźwigu. Spreader bezpośrednio nad wyładowany kontener. Kontrolka sygnałowa informuje o zablokowaniu spreadera. Gdy Frank podnosi kontener i przenosi go nad dok, jego kabina przesuwa się poziomo wzdłuż ramienia dźwigu, tak by pozostawał bezpośrednio nad ładunkiem. Zróbcie mi miejsce, wiem, że nie będzie łatwo. Następnie Frank opuszcza ważący 13 ton kontener na ciężarówkę. Ogromne konserwy komplikują zadanie. Nie widzę, na czym je kładę, bo są za szerokie. Każdy kontener musi być idealnie ustawiony nad podwoziem ciężarówki, a następnie opuszczony na dwa czopy na tylnych rogach, które przytrzymują kontener, gdy ciężarówka przewozi go na plac. Przenosi ładunek i układa go na podwoziu, na rogach. Manetki Franka są czułe, ale większe kontenery trudniej wpasować na miejsce. Za pierwszym razem nie trafił. Musi się poprawić. Nastawniczy w doku daje sygnały rękami, żeby pomóc Frankowi wcelować.
Duże kontenery spowalniają rozładunek. Joel nie może sobie pozwolić na kolejne opóźnienia. Do portu zbliża się statek wycieczkowy. Policja portowa dokona nieoczekiwanego odkrycia. 20 worków, jeden na drugim. Mamy doświadczenie, wiemy, co powinno tam być. Każde potencjalne zagrożenie musi zostać zneutralizowane, żeby tysiące pasażerów nie ucierpiały. W porcie w Los Angeles dokerzy Joela Manelli rozładowują Gunver Maersk. Operatorzy dźwigów przenieśli już ogromne 16-metrowe kontenery. Teraz zajmują się 14-metrowymi. To dobre wiadomości dla Joela. Operacja może przyspieszyć. Przeniesienie kontenera ze statku na ciężarówkę zajęło mu 15 sekund. Widać, że tempo wzrosło. Przed zakończeniem zmiany Joel zdaje raport przełożonemu. Dźwig przedni przeniósł już 73 sztuki. Jesteśmy odrobinę w tyle, ale nadrobimy to do rana. Widać postęp. Joel spędzi na stanowisku jeszcze dwie następne noce, żeby zdążyć z rozładunkiem przed planowanym odpłynięciem statku za 3 dni. Przed świtem policja portowa sprawdza terminal pasażerski pod kątem potencjalnego zagrożenia terrorystycznego. To człowiek nadzorujący akcję. Scott Keen, strażnik głębin. Wraz z załogą dokonują wybiórczej kontroli portu przed przybyciem statku wycieczkowego. Scott i jego ludzie sprawdzą przystań numer 93 pod kątem fugasów. Przystań, którą przeszukują, ma 300 metrów długości i 15 metrów głębokości, w zależności od pływów. Inspekcja trwa od 25 do 30 minut. Ogromny liniowiec wiozący 2800 pasażerów ma dokować tuż po wschodzie słońca. To potencjalny cel ataku. Scott i jego ludzie muszą zapewnić pasażerom bezpieczeństwo. Nurkowie są świetnie przeszkoleni do wyszukiwania bomb, których używają terroryści. Dzięki systemowi wbudowanemu w maski, Scott zachowuje łączność radiową z nurkami. Fagans, zgłoś się. Nurkujemy i schodzimy. Przyjąłem. Nurkowie przeszukują pylony przystani w poszukiwaniu anomalii. Mamy doświadczenie, wiemy, co powinno tam być. Skorupiaki, wodorosty, rozgwiazdy. Wszelkie dzieła ręki ludzkiej zauważymy od razu. Na przykład worki. Funkcjonariusz Ryan Maleni wynurza się, żeby zdać raport Scottowi. Na 20 metrach 20 worków, jeden na drugim, bardzo zbite. To terminal pasażerski, jest ściśle strzeżony. Czegoś takiego nie powinno tam być. To mogą być materiały wybuchowe. Nurkowie ponownie się zanurzają, by przyjrzeć się pakunkom. Wynurzają się kilka minut później. Pylony są nimi obłożone. Nie, ja się im przyjrzał, są równo ułożone. Rozumiem. To nie są fugasy, tylko worki z cementem. Nurkowie komercyjni używają ich zamiast worków z piaskiem, żeby wzmocnić konstrukcję. Pewnie ich nie uprzątnięto. Scott wydaje zgodę na dokowanie statku. C-85, dok 93 jest czysty. Sprawdziliśmy, można dokować statek. Olbrzym bez przeszkód wpływa do doku.
Po zacumowaniu z jednostki wysiada 2800 pasażerów. Do tego drugie tyle czeka na wejście na pokład. Trzeba załadować 270 ton zapasów. Wilkin, słyszysz mnie? To zadanie tego człowieka. Podwieźcie je. Gdy wypakują bagaże, musimy wwieźć materace. Wilkin Mess to jednocześnie policjant sterujący ruchem, dyplomata i spec od zadań specjalnych. W każdym grafiku i każdym planie zawsze pojawia się jakaś komplikacja. Musi dopilnować, żeby wszyscy pasażerowie, bagaże i towary znalazły się na pokładzie do czasu odpłynięcia. Statek wypływa dziś o 16:45. Taki mamy plan i musimy się go trzymać. Opóźnienie oznacza poważne konsekwencje. Niezadowolonych pasażerów, rozgniewanego przewoźnika i stracony zysk dla terminalu. Wilkin ryzykuje stanowisko. 5 minut to nic wielkiego, ale pół godziny to już problem. Dzisiejsze zadanie zawiera dodatkowe utrudnienie. Mamy wyjątkowy dzień. Na statku wymieniają 1000 materaców. To niemal 1/4 wszystkich, które pływają na statku. To spore wyzwanie, bo musimy zdążyć między wyjściem i wejściem pasażerów. Co gorsza, są braki w personelu. Wszystko jest połączone. Potknięcie wczesnym rankiem jest odczuwalne nawet późnym popołudniem. Żeby zdążyć, Wilkin angażuje do pomocy personel statku. Działa tu jednak związek zawodowy, którego przepisy określają, kto może pracować w dokach. Zasadniczo personel statku nie ma prawa pracować w dokach. Może jednak pracować na platformach i na trapach. Wilkin znajduje pomysłowe rozwiązanie. Ustawia dla ekipy platformę. Jeśli robotnicy nie staną na ziemi, nie złamią przepisów. To dla załogi. Muszą wyjść. Można rozładować ciężarówkę. Przepraszam? Tylko, że to nie ta. Najpierw chcą materace pasażerów. Musi pan poczekać. To materace załogi. Najpierw ładujemy materace pasażerów, bo kabiny muszą być gotowe. Kolejna zmiana planów. Zamiana jest czasochłonna. Powtarzasz sobie szybciej, szybciej, ale musisz zachować cierpliwość i wytrzymać kilka minut. Zaczynamy? Tak. Operacja nadal jest zagrożona. Brakuje jednej ciężarówki z materacami. Utknęła na odprawie bezpieczeństwa. W ciężarówce jest coś podejrzanego. Przygotować się do skanu? Zauważyliśmy ciemną masę. Wygląda jak beczka wypełniona płynem. Dopóki policja portowa nie sprawdzi, co jest w tajemniczej beczce, materacje Wilkina nie dotrą. Południowego odpłynięcia. Ciężarówkę z materacami do statku zatrzymała policja portowa. Sierżant Nathan Ewert dba o bezpieczeństwo kompleksu. Dziś dowodzi zespołem 30 policjantów. To on zatrzymał ciężarówkę. W ciężarówkach dowożących towary na statki mogą się kryć zagrożenia. Wszystkie pojazdy towarowe zostaną prześwietlone, a psy sprawdzą, czy nie ma w nich bomb. Dokonają inspekcji pojazdów. Sierżant Ewert i jego zespół sprawdzają ładunek każdej ciężarówki za pomocą skanera towarowego. Można skanować? Odsuńcie się. Gdy funkcjonariusze Brent Grieger i Frank Huang prowadzą skaner nad ciężarówką, monitory zdradzają coś podejrzanego. Coś ciemnego, wygląda jak beczka z płynem. Skanowanie ukończone. Wpisali jakąś beczkę? Raczej nie. W kontenerze powinny znajdować się tylko materace. Musimy wezwać specjalistów. Nathan wzywa inspektorów. Otworzą kontener i sprawdzą, co jest w beczce oraz dlaczego nie ma jej w liście przewozowym. W tej chwili jest podejrzana.
Inspekcja potrwa, a Wilkin nie ma czasu. Nie zdążymy. Funkcjonariusz sprawdza, czy w beczce są materiały wybuchowe. Nie możemy wierzyć na słowo kierowcy, może mieć złe zamiary. Okazuje się, że to wywoływacz fotograficzny. Co powiedział kierowca? Zawozi ten płyn do fontanny. Po wyładowaniu materaców kierowca ma dostarczyć beczkę w inne miejsce. Czyli go puszczamy, tak. Może pan jechać. Szerokiej drogi. Ciężarówka i kierowca są wolni. Wilkin może załadować resztę materaców. Wniesienie ich na pokład to dopiero początek. Robotnicy muszą zanieść materace do kabin, a statek ma wielkość 4 osiedli. Muszą je przewieźć windami na wyższe pokłady. Od 5 do 6 jednocześnie. To trwa. Joe, to ostatnia ciężarówka? Potem podjadą dwie, do których załadujemy stare materace. Czyli zdążymy. Pewnie tak. Wilkin może otworzyć trap dla 2800 podekscytowanych pasażerów. Liniowiec odpłynie na czas. Nie ma jednak ani chwili na odpoczynek. To samo za tydzień. Powtórka? Materace. Znowu 1000? Chyba tak. Praca w porcie nie ustaje. Tymczasem w obrębie APM najbardziej obłożonych terminali kontenerowych dokuje Horizon Tiger z Szanghaju. Na pokładzie odzież, obuwie i fajerwerki. Zanim statek odpłynie wieczorem, dokerzy muszą rozładować, posortować i ustawić ponad 500 kontenerów, a potem załadować kolejne 200. To nie będzie łatwe. Tiger przypłynął z 4-godzinnym opóźnieniem. Stracony czas ma nadrobić ta kobieta. APM Terminals, this is Estrella. Estrella Esquivel to zastępca kierownika operacyjnego na dziennej zmianie. Naszym celem jest go odesłać. Codziennie mamy ten sam cel. Nie chcemy przegapić terminu. To oznaczałoby dla mnie osobistą klęskę. Estrella musi mieć na oku 2 km² powierzchni, 85 robotników i 500 cennych kontenerów. Małe opóźnienia mogą mieć poważne konsekwencje. Wpłyną na dźwigi, które dokonują przeładunku, ciężarówki, które przewożą kontenery na plac, aż po ładowarki, które ustawiają kontenery. Opóźnienie statku oznacza też opóźnienie przeładunku, a komplikacji przybywa. Na co się tak gapicie? Podjechała cysterna, żeby zatankować statek, ale zaparkowała pod dźwigami rozładowującymi kontenery. To potencjalna katastrofa. Nie możemy przenosić kontenerów nad cysterną. Jeśli coś spadnie, dojdzie do wybuchu. Cysterna musi się przesunąć, albo dźwigi zaprzestaną pracy. Estrella konsultuje się z Chris Urangą, brygadzistką. Jesteś zadowolona? Gdzie ma przejechać? Jak długo jeszcze? Nieco ponad godzinę. Będziecie musieli wrócić później. Estrella chce odesłać cysternę. Może wrócić później, statek będzie stał w porcie. Dźwigi są ważniejsze. Nie możemy jednocześnie tankować i rozładowywać. Odeślę ją i każę wrócić później.
Chris postanawia zmienić plan rozładunku. Niech zostanie. Po torach biegnących wokół przystani dźwigi przesuwają się nad inną część statku. To mądry kompromis, który niczego nie opóźnia. Estrella wie, że za chwilę wydarzy się coś innego. Do portu w Los Angeles zostaną dostarczone 4 nowe dźwigi, jedne z najwyższych na świecie. Wwiezienie ich to złożone i delikatne zadanie. Ciągle analizuję, rozważam różne scenariusze. Zajęliśmy pozycję? Na błąd nie ma miejsca. Gdy ruch w porcie się nasila, Scott Keane i jego nurkowie szykują się do ważnego patrolu. Sprawdzą 3-kilometrowy odcinek kanału nieopodal portu. Dobrze, zaczniemy tam. Jak podczas wcześniejszej misji na nabrzeżu 93 szukają potencjalnych zagrożeń terrorystycznych, ale nie tylko. Nie oglądasz rybek i nie zbierasz muszelek, tylko wyciągasz zwłoki, szukasz narkotyków, noży, broni i zwykle niewiele widzisz. Widoczność jest bardzo słaba, ale załoga Scotta ma dodatkową parę oczu. Policja portowa otrzymała niedawno nowoczesne urządzenie do badania dna morskiego. Identyczne posiada marynarka amerykańska. Do wyposażenia należy sonar, który nazywają rybą. Możemy go holować pod łódką, a on skanuje dno morskie. Ciągnięta pod wodą ryba emituje fale dźwiękowe, które odbijają się od dna morskiego, co następnie jest tłumaczone na obraz dna morskiego, wyświetlany na pokładzie łodzi patrolowej. Scott i jego ludzie wypatrują anomalii. To na pewno dzieło człowieka, coś twardego. Choćby takie, jaka jest widoczna na ekranie. Ma kształt łódki. Znaleźliśmy łódkę. Scott musi się lepiej przyjrzeć. Wykorzystuje do tego inne urządzenie. Podwodnego robota wyposażonego w kamerę i chwytne ramię do podnoszenia zanurzonych przedmiotów. Niedawno podnosiliśmy ciało. Robot podpłynął do ciała i chwycił je za skrawek odzieży. Ramię ma tak mocny uchwyt, że wyciągnęliśmy i ciało, i robota. Robot pozwala policjantom obejrzeć obiekt z bliska, bez konieczności zbliżania się do niego, w razie gdyby był niebezpieczny. Obraz wideo z robota potwierdza wstępną ocenę Scotta. Policjanci znaleźli łódkę. Nie jedną, ale 5. To żaglówki. Widać maszt, kadłub, kolejna łódka. Spoczywają na dnie od kilkudziesięciu lat. Bez nowego sprzętu pozostawałyby ukryte przez następne lata. Scott musi dotrzeć do numeru rejestracyjnego żaglówek, żeby namierzyć ich właścicieli. Wyślemy tam nurków. Pępowina przytroczona do robota umożliwia nurkom odnalezienie łódek w mętnej wodzie. Masz łódkę po prawej. Podpłyń 1,5 metra. Na jednej z łódek jest numer rejestracyjny. Mam. Wynurzajcie się. Można rozpocząć śledztwo. Ustalimy, czy ktoś je porzucił, albo czy zostały skradzione. Następnie wyłowimy żaglówki i przewieziemy je do utylizacji. To było nieoczekiwane, lecz nieszkodliwe znalezisko. Prawdziwe zagrożenie może się czaić tuż za rogiem. Poza portem pilot portowy Kerry DeMatteis przygotowuje się do największego wyzwania w swojej 11-letniej karierze zawodowej. Kapitanie, miło pana widzieć, jak zdrowie.
Kerry musi wprowadzić Zenua 27 do portu. To będzie trudne, bo statek przewozi jedne z najwyższych dźwigów towarowych na świecie. Ultra nowoczesne dźwigi zostaną zamontowane na terminalu China Shipping. Dźwigi są olbrzymie. Ramiona mają 144 metry długości i 57 metrów wysokości. To tyle co 17-piętrowe budynki. W sumie ważą niemal 6 tysięcy ton. Przewiezienie ich przez wąskie kanały portu będzie trudne. A jeszcze trudniejsze – zmieszczenie ich pod mostem Vincent Thomas. Wpływamy do kanału, zatrzymujemy się i czekamy na odpływ. Kerry musi się zmieścić w czasie. Poziom wody w kanale będzie najniższy o 13:00. Tylko wtedy Zenua zmieści się pod mostem. Zapas wyniesie jedynie 1,5 metra. Najdrobniejszy błąd w obliczeniach może się przyczynić do uszkodzenia statku albo mostu i spowodować straty w ludziach. Kerry analizuje różne scenariusze. Co jeśli stracimy ster? Pokieruje nas holownik. Jeśli stracimy silnik, holownik nas popchnie albo zatrzyma. Rzucimy kotwicę. Co jeśli żaglówka przepłynie tuż przed nami? Będę gwizdał i odgonię ją pędnikiem sterującym. Ciągle analizuję, rozważam różne scenariusze. Zanim wypłyną, przeanalizuję każdy aspekt wyprawy. W porcie na terminalach APM dokerzy w pocie czoła rozładowują kontenerowiec. Estrella Escavel dowiedziała się o kolejnej komplikacji, która może opóźnić operację i odpłynięcie statku. Zawsze coś. To nie jeden problem na godzinę, tylko 50 na minutę. Dwa mniejsze kontenery przesunęły się podczas rejsu. Zaklinowały się. Kontenery ustawione na pokładzie są zabezpieczone 4 mechanizmami blokującymi, zwanymi czopami, po jednym w każdym rogu. Czopy uniemożliwiają przesuwanie się kontenerów podczas rejsu. Na morzu statek się buja. Ładunek przesuwa się w jedną stronę, a potem w drugą. Żeby kontenery nie wypadły, są mocowane. Te kontenery zerwały się z czopów. Tu jest za daleko, a ten się oparł na czopie. Powinny być na nich. Czopy powinny wejść w odpowiednie otwory. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Spóźnili się, bo mieli złą pogodę, więc może to wina wzburzonych wód. Chociaż kontenery przesunęły się tylko o kilka centymetrów, spreader nie może ich chwycić. Estrella musi opracować inny plan, jeśli ma dotrzymać terminu. Żeby poprowadzić Zenua 27 przez wąskie kanały, pilot portowy Kerry DeMatteis zda się na pomoc 3 holowników. Statek jest zanurzony tak głęboko, że jeśli zostanie popchnięty, barierki się połamią. Jeśli Kerry nie znajdzie rozwiązania, holowniki tylko im zaszkodzą. Port Los Angeles, największy w Ameryce Północnej. Pilot portowy Kerry DeMatteis szykuje się do przeprowadzenia Zenua 27. Ma niecałą godzinę, żeby dotrzeć do mostu Vincent Thomas i przepłynąć pod nim podczas odpływu. Przy takim ładunku trzeba poruszać się powoli i ostrożnie. Na błąd nie ma miejsca. Jest dobrze. Będzie potrzebował pomocy. Holowniki ułatwią manewrowanie statkiem po wąskich kanałach portu. W tym celu muszą zaczepić liny. Statek ma tak głębokie zanurzenie, że odbojnice nie pozwolą im pchać go z boków. Zwykle pokład Zenua 27 znajduje się 7 metrów nad lustrem wody. Żeby statek zmieścił się pod mostem, 22 zbiorniki balastowe na burtach i na dnie kadłuba wypełniono 400 tysiącami litrów wody.
Dodatkowe obciążenie obniża statek i zmniejsza wysokość zestawu. Przy tak niewielkim odsłonięciu kadłuba Carrie musi znaleźć miejsce, w którym holownik może popchnąć lub pociągnąć statek. Musimy znaleźć takie miejsce na kadłubie, w którym holowniki mogą się do nas przyczepić i ustawić nas centralnie pod mostem. Stąd dobrze widać, że holownik wystaje ponad kadłub. Jeśli się przesunie, połamie barierki. Może w pobliżu rufy będzie łatwiej. Tu mamy trochę miejsca. Carrie konsultuje się z kapitanem holownika. Ustawię się w pobliżu kotwicy, stamtąd was popchnę. Niech będzie. Skoro mają plan, Carrie jest gotowy. Kapitan musi ostrzec inne jednostki znajdujące się na wodzie. Długi sygnał? Tak. Rozpoczyna się trudna przeprawa. Na terminalach APM Estrella zastanawia się, jak uwolnić zaklinowane kontenery. Musimy je wyprostować. Brygadzistka Chris Uranda potwierdza, że operatorzy dźwigów nie chwycą kontenerów. Nie łapie go z czterech stron. Estrella postanawia zostawić zaklinowane kontenery i rozładować pozostałe. Dzięki temu nocna zmiana będzie miała większe pole manewru. Kontenery zostaną zdjęte z pokładu dzisiejszego wieczoru. Przekażę to zadanie mojemu nocnemu zmiennikowi Joelowi. On się tym zajmie. To oznacza, że Estrella musi zwiększyć tempo do 30 kontenerów na godzinę. Zobaczmy, co się stało. Statystyki w komputerze są obiecujące. Musimy złapać rytm i dzięki temu nadrobimy opóźnienie. Zdążymy na pewno. Jeden dźwig przeniósł 12 kontenerów w 15 minut. Poradzimy sobie. Horizon Tiger powinien odpłynąć o czasie. Carrie ostrożnie prowadzi Zenua 27 i 4 ogromne dźwigi przez wąskie kanały portu w kierunku mostu Vincent Thomas. Zostało mu 20 minut. Śródokręcie. Płyną powoli. Dźwigi mają 144 metry szerokości. Statek wpływa na odcinek kanału, który jest niewiele szerszy. Bardzo ciasno. Musimy być czujni i przesuwać się bardzo powoli. Trzy holowniki delikatnie popychają statek, pomagając mu przesunąć się przez ciasny korytarz. Skręcamy na prawą burtę. Zostało nam niecałe 1,5 kilometra. Most coraz bliżej. Ale są za wcześnie. Jesteśmy na miejscu, musimy zwolnić i poczekać na odpływ, żeby się zmieścić pod mostem. Wyłączcie silniki. Carrie musi zaczekać na odpływ. Tymczasem ustawia wysoko dwóch obserwatorów. Na czas przeprawy pod mostem dwaj piloci wejdą na dźwigi. Jeden wejdzie na tę wieżę, drugi na tą obok. Przez radio powiedzą nam, ile mamy zapasu. Jeśli nie pomyliliśmy się w obliczeniach, powinniśmy mieć 1,5 metra zapasu. Zmieścimy się, jeśli pogoda się nie zepsuje. Największym wrogiem Carriego jest wiatr. Nawet lekki powiew może spowodować kolizję. Czuję lekki wiaterek. Około 10 km na godzinę flagi powiewają. Wiatr cichnie. Wszystko zamarło w oczekiwaniu na godzinę 13. Odpływ. Największa próba Carriego. Jak wysokość?
Gdy rozpoczną przeprawę, nie będzie odwrotu. W porcie Los Angeles pilot portowy mierzy się z życiowym wyzwaniem. Za 2 minuty, mając tylko 1,5 metra zapasu, musi przeprowadzić jedne z najwyższych dźwigów świata pod mostem Vincent Thomas. Lata projektowania i budowania dźwigów, ich transport aż z Chin, planowanie podejścia i oczekiwanie na odpowiednie warunki, wszystko zwieńczy ta chwila. Kelly Pite, kapitanów holowników czy Zenua-27, jest w dobrym miejscu. 1,5 metra jesteście równo z pierwszym filarem. Ciągnijcie. Ster w prawo. Przesuwam. Sprawdzę sytuację u obserwatorów na dźwigach. Zmieścimy się? Tak. Ostatnie zadanie przed przeprawą. Policja portowa musi zamknąć most. Jesteśmy na stanowisku, zahamujcie ruch w obie strony. Wibracje wywołane ruchem pojazdów na moście mogłyby zmniejszyć prześwit. Jeśli dźwigi uderzą w most, lepiej, żeby był pusty. O 13:00 Kerry daje sygnał do startu. Blisko, prawda? Tak. Zmieścimy się. Pierwszy przechodzi. Pierwszy przeszedł. Zostały 3. Bardzo blisko. Niesamowite. Ostatni dźwig przechodzi bez problemu. Kerry przeprawił niemal 6000 ton metalu tuż pod wielkim mostem. Wzorowa akcja. Dokowanie statku to drobiazg w porównaniu z tym osiągnięciem. Co za dzień. To niesamowite. Adrenalina była ogromna, ale wszystko się udało. Terminal China Shipping jest bogatszy o nowe dźwigi. Kolejna udana dostawa w nieustającym przepływie frachtu przez port Los Angeles. Funkcjonowanie największego portu Ameryki wymaga ścisłej współpracy, siły i intelektu. Długi sygnał? Tak. Piloci portowi prowadzą statki przez meandry portu. To partia szachów. Obserwujesz wszystkie figury, grasz nimi i planujesz uniki. Kierownicy operacyjni pilnują przeładunku. Przyjmujemy statki, wysyłamy je i chcemy, żeby wszyscy wrócili cali i zdrowi. W tej pracy każdy dzień jest inny. Nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Obsługa terminalu pasażerskiego dba o załadunek statków i ich punktualne odpłynięcie. Czasem trzeba być kreatywnym, znaleźć nowe rozwiązanie. Nie zawsze jest łatwo, ale się staramy. Policja portowa dba o bezpieczeństwo kompleksu. Każdy z nas przyczynia się do płynności amerykańskiej gospodarki i dobra Ameryki. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To dzięki nim ten ogromny port działa jak w zegarku. Wersja polska Smack Jam Studio. Tekst Ewa Zapała. Czytał Piotr Makowski.